Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Zoo2 Animal Park. No to tak, zajmiemy się tutaj posprzątaniem troszkę, bo pracownicy nam tutaj chyba nie wyrabiają. No i nie jest tutaj wszystko posprzątane. Poczyścimy sobie trochę, ponaprawiamy. A w ogóle, czy jacyś pracownicy chodzą? Tak mi się wydaje, że jacyś tutaj chodzą gdzieś, ale śmieci bardzo nie zbierają. Chyba, że tego jest tak dużo i oni nie dają rady tutaj tego odbierać całego. Więc nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj byli pracownicy wypuszczeni. Może bym puścił jeszcze jednego. Ciekawe, czy mamy miejsce. Żeby puścić jeszcze jednego. Jacie, poczekaj. Ja to muszę posprzedawać wszystko. Bo mnie tutaj wszystko znów denerwuje. Jak mi się tego tutaj nazbierało. Ja mam zwierzaka jeszcze z ostatniego odcinka niepostawionego. Ale czekajcie, no pierw to wszystko sprzedamy. Wszystko to, te roślinki. Bo tego było tu ponad chyba 20 parę sztuk, nie? Z poprzedniego odcinka. Więc ja to chcę wszystko sprzedać. Troszkę kaski wpadnie pewnie. Ale sprzedajemy po kolei. No mi te roślinki nie są potrzebne, nie mam gdzie ich stawiać. Użek miał system, że ich nastawiał bardzo dużo, no i powiem, nie było to dobre. Można ich użyć do jakichś dekoracji gdzieś tam, co kawałek jakiś tam troszkę postawić, ale tak, żeby stawiać ich jakoś dużo. Czy jeżeli, no jeżeli byście mieli na przykład blokowane większość tego zoo tutaj, no to możecie sobie jakieś dekoracje robić i rozdzielać te zwierzęta na inne. Ale jak ktoś tak uciska zwierzęta, tak jak ja, no to nie bardzo ma miejsce, żeby sobie zrobić gdzieś jakieś wybiegi dekoracyjne czy coś, nie? Ja to bardziej tak wszystko na przestrzeń daję, żeby było łatwo tutaj wszystko ogarnąć. Więc tutaj handlujemy tymi rzeczami, nie wiem ile ich jest, ale niektóre widzę dosyć fajnie. Kasą sypią. No, nie licząc tego, ale tu taki kwiatek, czy to jest dekoracja na... Na wybieg? Nie, to jest dekoracja na normalnie na łapkę. Więc dobra, sprzedajemy, bo wiem, że taki słonecznik też jest właśnie na wybieg, trawiasty. I tam by go było można dać, nie? Ile tego jeszcze je? No widzę po tej kryseczce tutaj takiej malutkiej, że tego masy jeszcze będzie. Jeszcze nie wszystko sprzedał. Tutaj po 3, szkoda, że się to nie nadaje, nie dodaje wszystko, żeby od razu było max. Albo żeby można było jakoś tego więcej razy naraz sprzedać, nie? Nie tak pojedynczo, no ale kto też tego tyle nazbiera, żeby to tak potem sprzedawać na raz. Zawsze tak trochę wpadnie coś, to się sprzedaje, nie? No a u mnie niestety tyle wpadło, bośmy otwierali chyba, nie wiem, ileśmy tych skrzyneczek otwierali, 50? Chyba 50 mi ich otwierali, no i tego troszkę wpadło. I teraz musimy tym pohandlować, no, tak jest po jeden. Jeszcze jak to po 10, po 15 daje kasy, no to to jest troszkę kiepskie. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Tu jest palma jakaś, ale to jest może na wybieg palma, nie? O, palma na wybieg, no to już ją postawię. Tu mamy jakieś, to są jakieś chyba eventówki. Czekajcie, droga, mam kawałek drogi. I ja chcę tej drogi chyba dać kawałek tutaj. Bo tutaj można by było dać chyba no. Ej, gdzie mi to stawiasz? Tutaj. Nowe wybiegi tutaj. Ciekawe, czy wejdą tutaj wybiegi. Czy nie wejdą. Się wydaje, że może tutaj być ciasno na wybieg. Czekajcie, ten? Nie, ten sobie na dole tutaj weźmiemy. To zrobimy tutaj troszkę porządku w tym wybiegu. Zaraz podkarmić. O! Pobawić się. No powiem wam, chyba trzeci odcinek kręcę i są jakieś przycinki, nie wiem. To po prostu wina komputera. Ktoś po prostu wysiada. Czy po prostu wina gry. Czy tu wejdzie ten wybieg? No powinien wejść. O! Wejdzie, dobra, wejdzie spokojnie. Więc tam wybieg spokojnie może być. Spokojnie możemy tam wcisnąć wybiegi. Czy my mamy jeszcze jakąś drogę albo coś?
Tutaj poczekajcie. To tutaj przydajemy jeszcze wszystko. To jest za 200, to jest za 10, to nie. Przydajemy to. No i co? Dobra, już mnie wczytało. Chyba wczytało, tak? Mam nadzieję, że wczytało. Po 10. Nie będzie jakiejś sowki. Jeszcze wszystko te eventowe rzeczy. Trzeba to sprzedawać po prostu. Też tego tutaj jest masę. No my tego i tak nie będziemy używać do niczego. Można by było te płotki mogłem sobie zostawić, bo to takie nawet fajnie wyglądały te płotki. Ale jak już jedną część sprzedał, to już sprzedamy wszystko. Zawsze uda się to troszkę kasy odzyskać. To jedna rzecz tylko. Tutaj ta daje 200 aż do tutaj odwiedzających, więc można by było to sprzedać. Nie sprzedać, tylko postawić. Takie droższe rzeczy. Tu mamy po 40, no to bardzo malutko. Nie bardzo nam to co daje. Sprzedamy wszystko. I my tam dalej zerkamy. Tutaj mamy po 100. 200 po 100. To jakieś jajka są. 100 dają, ale dobra. Wydajemy te jajka. Na co nam te jajka tutaj? Sprzedamy, idziemy szukać dalej. Co by tam można było jeszcze sprzedać? Słupki, droga jakaś. O, kolejna droga. O! Kolejna droga, może tą drogę sobie tutaj postawimy gdzieś. Tu można by było tak. Nie, droga ma iść prosto w dół. Nie będziemy robić tak szerszej drogi. Tylko prosto w dół. No i jeszcze tu była jakaś droga taka zwykła, o. Ta droga ma iść tak. A tutaj ma iść kolejna droga. Ale nie mamy tutaj wykupionego, więc nie damy rady tutaj nic zrobić. To jest opiekun dla zwierząt. Spróbujemy zatrudnić jeszcze jednego opiekuna i zobaczyć, czy my mamy jakichś pracowników tutaj zatrudnionych. Czekajcie, jak to się sprawdza? Nie, tu jest chatka pracowników. No, jest, są zatrudnieni na 3 dni jeszcze, a tutaj ten ma jeden dzień więcej. No to są zatrudnieni pracownicy. Co oni tutaj powinni nam ogarniać te zwierzęta? Czemu oni ich tutaj nie ogarniają? Nie dają rady? No tutaj w sumie te są, w większości są ogarnięte. Zobaczcie. Tam raz za jakiemu tu brakuje. Może po kolei ogarnia jakoś jeden typ. Później drugi, później trzeci. A nie tak po kolei, jak są one ułożone. Zobaczcie, tak wygląda, aby tutaj nie doszli jeszcze. Jakby sprzątał niżej i tutaj nie doszedł. Ale poczekamy, czy on tutaj dojdzie. Czy on tam to sprząta, czy nie. No dobra, bo mamy tu już, widzę, dość dużo porobionego. Ja wam powiem tak, no. Mamy tu 6000, więc ja sobie tutaj myślę, że sobie coś skompletujemy. Padło mi takie zwierzątko. Nie wiem z czego, nie wiem skąd. Naraz miałem w kartach takie zwierzątko. Więc ja mam tego jednego. Więc myślę, że sobie go kompletujemy. I będę miał takie zwierzątko nowe. Nie mam ani jednego takiego zwierzątka. Więc myślę, że warto będzie postawić. Gdzieś się nam zrobił nowe miejsce przecież. I zaraz idziemy sprawdzić, czy to miejsce nowe tam się przyda. O, tutaj roślina jedna rośnie na środku. O, dobra. Tutaj mamy znów coś rośnie na środku, ale tu jest wybudowane. No i dobra, to by był jeden postawiony. I co nam tam? Jeszcze nam zostało coś, nie? Do postawienia. Zaraz zobaczymy.
4000. To ze złotych nic nie postawimy. Ja bym tego zrobił, skompletował drugiego. Mamy już za 2500 kolejnego. O, i tutaj już będą dwa. Elegancko, wspaniale. Są dwa. Widzicie, już mamy dwa, już nam przybywa. I co my jeszcze możemy zrobić? Mamy 1700. Czy my możemy coś skompletować? Możemy skompletować pingwinka. I też już będą... Będą dwa, tylko ja bym musiał sprawdzić, czy ja już tego pingwina nie mam. Albo tego, ten będzie skompletowany 2500, no to niestety nie mamy ich więcej. No to chyba tak zostanie, ale ja bym powiedział, żebyśmy sobie otwarli przynajmniej 10 skrzyneczek, tak na koniec sobie otworzyć. Mamy za co. Dobra, jeszcze jedna. A dobra, zejdziemy poniżej 5 milionów. 10 skrzyneczek, może będzie szczęśliwe skrzyneczki, więc zaraz się okaże, czy będzie coś szczęśliwego, czy nie. O, tego mamy akurat. Dobra, nic nadzwyczajnego nie było w tych skrzynkach. Jednej. Dobra, jedziemy drugą skrzyneczkę. Parę niebieskich kart. Dobra, kolejna skrzyneczka. Zobaczymy, czy tu coś lepiej wypadnie, czy nie. Co ma tutaj to pandeta w ogóle? No, szkoda było otwierać tę skrzynkę. A, czy w tej będzie coś? Tutaj jakiś lisek, jakieś coś. Ale w sumie nic, co by nas interesowało. Następna skrzyneczka. I zobaczymy teraz, co tu wypadnie. No, w sumie też nic fajnego. Biorę, ale idziemy dalej. 5 skrzyneczek za nami. A dalej nic fajnego nie wypadło. No to też nic co tu w ogóle brać. To nic na niepotrzebnego i znów nam wypadają rzeczy do sprzedawania. Już mamy 7 rzeczy do sprzedania. Trzeba to będzie za chwilę sprzedać. No tu dopiero. Tutaj ten koń się wylosuje. A mówiłem, jak się taka trafia słaba rzecz, to ona się zawsze wylosuje. Każdym razem. Nie ma opcji, żeby ona się nie wylosowała. No i koń będzie. Nie no, nie ma konia. Nie, niemożliwe. Niemożliwe. Udało mi się konia nie wylosować. Ja cię kręcę. To trzeba zapisać, bo się mi nie udało konia wylosować. Dobra. Co tutaj mamy? No nic fajnego. Bierzemy jak leci. No i ostatnia skrzynka. Trzymcie kciuki, żeby było coś fajnego. Zobaczmy, co tam w tej skrzyneczce jest. Co tu wyleciało i niestety koń wyleciał. I konia nie ma. Mamy 11 rzeczy do sprzedania. No, na pewno więcej, bo one się stakują. A stak nam liczy jako jedną rzecz, a nie na przykład jako 10 rzeczy. Chyba. Tak. Chcielibyśmy sprzedać coś więcej rzeczy, ale nie. Wydaje mi się, że on liczy jako każdą rzecz, jako każdą rzecz. A tutaj jak mamy 10 czegoś na staku, to liczy, że 10 na staku mamy. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Nie mam akurat nic podwójnego, żebym mógł usunąć dwie rzeczy na raz i zobaczyć, czy to jest to. Ale dobra, tak sobie tylko zrobimy. I tutaj czekamy znów na wymianki. Wszystko posprzedajemy. Wszystko, co mamy. Myślę, że tam troszkę nam zostanie tego. A troszkę punktów myślę, że się też nazbiera, nie? Takiej ilości sprzedanych rzeczy. Musi się troszkę punktów nazbierać. Nie mówcie mi, że nie, że się nic nie nazbiera. Nie no, z tych piąteczek to tam szału nie ma, bo no, jakich punktów trzeba. To jest bardzo słabo, piąteczka. O, tu już niebieskie, 25, 50 za nowsze. No to i tak te 25 to i tak dosyć fajnie sypienie, a nie taką piąteczkę. Dobra, mamy sprzedane wszystko, tego też sprzedajemy, bo mamy wszystko sprzedane, 2300, więc nie, następnego zwierzaka nie mamy. I myślę, że tak już to zostawimy. Ja was chcę zaprosić na Discorda, na dołączenie do Szkapa Teamu. No i komentujcie, łapki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Cześć wam!